Uchwała zmieniająca budżet Leszna wzbudziła gorącą dyskusję radnych. Chodziło o podział tzw. wolnych środków z budżetu, a konkretnie o 400 tysięcy złotych na kontenery kultury. Podczas przedsesyjnych posiedzeń Komisji Rady Miejskich Leszna radni Lewicy Marek Ganowicz i Wojciech Rajewski występowali z wnioskami o zdjęcie z tego zadania 300 tysięcy złotych. Zdaniem radnych Lewicy te pieniądze powinny być przeznaczone dla dzieci na darmowe bilety, na odkryty basen, bezpłatny wstęp na lodowisko oraz przygotowanie do wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla młodzieży. 400 tysięcy złotych dla kontenerów kultury, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje, bronił Adam Kośmider, radny PiS. Podczas spotkania z młodzieżą, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta, 96% zaproszonych opowiedziała się za kontenerami, mówił. W głosowaniu wniosek Lewicy nie miał szans na przyjęcie. Z 22 obecnych na sesji poparło go 6 radnych: Marek Ganowicz, Bernardyna Kaźmierczak, Tomasz Malepszy, Wojciech Rajewski, Grzegorz Rusiecki, radny niezależny i Barbara Mroczkowska z PO. 3 wstrzymało się od głosu, a 13 było za odrzuceniem wniosku Wojciecha Rajewskiego. Dość nieoczekiwanie prezydentowi Łukaszowi Borowiakowi spodobał się jednak pomysł fundowania darmowych biletów, tyle że nie z budżetu miasta, a z prywatnej kieszeni. Zadeklarował, że kupi bilety i przekaże je potrzebującym. O to samo zaapelował do Wojciecha Rajewskiego, pomysłodawcy darmowych wejściówek dla dzieci na basen i lodowisko. Pomysł prezydenta zyskiwał także szybką akceptację radnych: Stefanii Ratajczak, która chce przekazać na ten cel swoją miesięczną dietę, Sławomira Szczota, Marka Goryniaka, wszyscy z PiS i Hanny Kotomskiej z PL18. To bardzo szlachetne. Po tych deklaracjach nasuwa się jednak retoryczne pytanie, dlaczego radni głosowali przeciw, skoro darmowe bilety uznali za tak dobry pomysł. Jeśli zabranie pieniędzy na ten cel z kontenerów kultury było dla nich nie do przyjęcia, mogli poszukać ich gdzie indziej. Do podziału było przecież 7 milionów wolnych środków.